Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Need for Speed. Dzisiaj gramy sobie oczywiście gliniarzami, ponieważ jak wiecie, robię to zazwyczaj na zmianę. Tak więc jak widzicie, mam tutaj zdobyć złoto najpierw w trybie szybka reakcja, a potem w trybie przechwycenie. Tak więc najpierw dzisiaj zagramy sobie przechwycenie. Myślę, że nie będzie to naprawdę tutaj trudne, ponieważ mam, jak widzicie, nowe auto. Te, które chcieliście, abym pokazał, czyli Lexusa. No i oczywiście technologia też jest dosyć tutaj mocno wzmocniona przeze mnie. Tak więc tutaj kilka strzałów w stronę tego Forda GT. I powinno być tutaj to dosyć szybko zakończone. Oczywiście mam taranowanie tutaj za technologię oraz kolczatkę. Chociaż ta kolczatka, kurczę, nie zawsze się, tak z tego co zauważyłem, przydaje. Ciężko jest, żeby w ogóle tutaj przeciwnik w nią trafił. No, ale ewentualnie jak już trafi, to naprawdę wtedy jest niezłe tutaj spowolnienie przeciwnika i wtedy możemy go z różnych stron atakować. No szczególnie jeśli przykładowo tam mamy oczywiście kilka samochodów do dyspozycji, kilka wozów policyjnych. Ale jeszcze jest na wykończenie, mamy to zrobić 2 minuty, bo musimy mieć oczywiście, jak tutaj widzicie, złoto. Ale udało się bez najmniejszych problemów. Ja teraz nie będę wchodził do garażu, tylko po prostu też tutaj za pomocą Easy Drive'a wybiorę sobie wydarzenie. Szybka reakcja. Szybka reakcja to jest oczywiście wyścig, który polega na przejechaniu różnych tam checkpointów. Znaczy checkpointów i dojechanie do mety w wyznaczonym czasie. Czyli tutaj po prostu nikogo nie gonimy, tylko mamy dojechać sobie do mety, tak więc tutaj też będzie dosyć łatwo. I tak jak już mówiłem wam nieraz, właśnie kariera policjanta jest bardzo łatwa, ale też powiem wam, że zdecydowanie bardziej mi się ta kariera podoba niż kariera tutaj z poziomu rajdowca. Czekajcie, tylko sobie cofnę i możemy zaczynać to. A, czyli minuta 48 musimy w tym czasie zdążyć. Też kurczę, fajnie gdyby właśnie troszeczkę, bo zawsze Need for Speed skupia się na kierowcach rajdowych, tak? Nigdy raczej tak, znaczy nigdy. No były tam możliwości jeżdżenia sobie policją w wcześniejszych częściach, ale fajnie gdyby też właśnie wyszła gra od EA, gdzie tam moglibyśmy sobie w dużym stopniu właśnie pobawić się nie rajdowcami, a policją. Tutaj właśnie w małym stopniu jest to ukazane. Ale gra się przyjemniej. Kurczę, już troszeczkę ten Need for Speed z przypadku tutaj rajdowców zbrzydł mi się, powiem wam szczerze, bo ciągle tylko uciekamy przed tą policją, uciekamy. A właśnie ten element, który tutaj jest zaimplementowany w przypadku właśnie policji, sprawdza się moim zdaniem wyśmienicie. Gra się naprawdę bardzo przyjemnie i największą frajdę w sumie czerpię z tej kariery tutaj oczywiście gliniarza, czy tam policjanta, jak chcemy sobie to nazwać. Jeszcze zostały 3 punkty kontrolne, ale czas jest na razie dobry. Dobra, wjadę sobie tutaj, żeby naprawić auto. No i możemy teraz śmigać. Ajajaj, kurczę, jak na złość, ale powinienem zdążyć. No z tego co zauważyłem, ten challenge jest na poziomie niskim, to znaczy łatwym, więc też tutaj tam taki, wiecie, mamy tam możliwy czas, znaczy no zdecydowanie szybciej to pewnie wykonamy niż mielibyśmy to po prostu tutaj ten czas wyznaczony. Dokładnie, zobaczcie, był tam jakiś tam limit, zapas tego czasu. I mamy zadanie ukończone, czyli te dwa, no zobaczcie, kurczę, w przypadku policji wystarczyło, nie wiem, jakieś 5 minut i już mamy obydwa challenge zdobyte. Teraz wystarczy pojechać sobie do oczywiście posterunku policyjnego, no i zaczniemy sobie kolejny challenge. Myślę, że w przypadku policji będę pokazywał wam wszystkie zadania, które są do wykonania, ponieważ tak jak już mówiłem wcześniej, trwa to bardzo krótko, jest to zdecydowanie przyjemniejsze. I tak jak powiem szczerze, tak naprawdę kariera rajdowca mi się mało co podoba. No fajne jest to, że możemy podostawać sobie jakieś tam nowe fury, tak kariera policjanta jest wyśmienita dosłownie. No i mamy kolejny challenge. Co tutaj teraz mamy wykonać? Aha, czyli uderzenia boczne za pomocą nitro i trafienie rajdowca technologią 5 razy. Tak więc po prostu musimy teraz sobie poszukać kogoś. W sumie wystarczy nam jedna ofiara, aby te wszystkie tutaj rzeczy zastosować na niej. Chociaż nie wiem, czy wytrzyma tutaj 11 ataków, bo tyle ataków będziemy musieli tutaj przeprowadzić. No ewentualnie po prostu też pewnie w okolicy prędzej czy później pojawią się kolejni rajdowcy, więc sobie na nich też wykonamy tą
te zadanie. Na razie nikogo tutaj nie widzę. O, jest, dobra. No niestety tak się stało, że padło na niego. No, nie ma nikogo innego w okolicy, więc będziemy musieli go pomęczyć tutaj troszeczkę. Na razie jest po jednym. Zarówno użycie nitra, jak i technologii. Aj, kurczę. No nie fajnie, bo sam w sumie zgotował sobie nie za ciekawy los, uderzając tą tutaj osłonę. Gdzie on jest teraz? A dobra, kurczę, śmignął obok mnie, nawet go nie zauważyłem. No jest tyle radiowozów, tyle tutaj tych świecidełek, to ciężko jest dostrzec pewne rzeczy. Ale dobra, gonimy go dalej, na razie jest 2-1. No niestety nie uda się to na jednym nam tutaj wszystkiego wykonać, bo jak widzicie już ledwo co zipie ten kierowca. Ale tam poszedł, ładnie. Nie wiem, czy to jest ten sam? Nie, to chyba nie ten sam jest. Nie, ten sam. Ale tam od razu też przy okazji widzę. O, tam nam wyeliminowałem, dobra. Widzę kolejnego, więc będziemy za nim teraz sobie śmigali. Mamy, kurczę, troszkę mało tej technologii, bo zobaczcie, taranowanie mamy tylko jedno na razie, ale mamy też tą kolczatkę. Tylko ta kolczatka, jak już mówiłem wcześniej, ona nie spisuje się za bardzo, naprawdę. Kurczę, już bawiłem się tyle razy policją, korzystałem z tej kolczatki i rzadko który przeciwnik po prostu w nią wjeżdża. No oni już mają świadomość tego, że po prostu w tej chwili tam jakoś szybko tutaj i ją sobie pominą. Ona jest teraz dłuższa, bo moja technologia, jeśli chodzi o kolczatkę, jest zwiększona. Ale mimo tak ona nie jest... Aj, jeszcze się dałem złapać. Ale mimo ona tak nie jest na całej drodze. Ona jest tylko, powiedzmy, na teraz 3/4 drogi ona się rozkłada. Tak więc tutaj, jeśli o tą kwestię chodzi, to... No ciężko jest, żeby tutaj on trafił. No w kolczatkę, chociaż no zdarza się, czasami są takie właśnie sytuacje, że tam uda się, tak? No i dobra, teraz tą technologię jeszcze trzeba będzie zastosować, ale widzę, dobra, super, jest warsztat. Możemy sobie wjechać i za chwilkę go wykończymy, bo w sumie tylko dwa razy muszę użyć technologię, więc taranowanie tutaj raz, dwa mi się uda. Okej, jeszcze tylko jedno użycie technologii, mamy spokój z nimi. I jeszcze jak ładnie za nami poczekał tutaj. Więc tylko niech mi się właśnie zregeneruje. A nie, nie zaliczyło mi tego, dostał. Czekaj, aj, kurczę, chciałem go po prostu tutaj obrócić, żeby mógł dalej kontynuować pościg, ale niestety się nasz policjant tutaj odrodził sam. Jeszcze tylko jedno trafienie, więc tutaj... Ach, jeszcze też przy okazji go wyeliminowaliśmy. Tak więc dobra, wjadę sobie tutaj do tego warsztatu, aby naprawić i zwiększyć technologię w razie czego. I w pobliżu mamy tutaj oczywiście gdzieś tam komisariat, więc sobie na niego podjedziemy, na ten posterunek i na tym sobie ten challenge skończymy. Kurczę, naprawdę, już powtórzę się to chyba z 10 razy już to powiedziałem, ale zobaczcie, jak jest łatwo, naprawdę. Nie, gdyby były troszeczkę te challenge trudniejsze, nieco trudniejsze, to byłoby jeszcze przyjemniej, ale oczywiście mamy chyba jakieś tam... wiem, że mamy mnóstwo, nawet jak kończymy już grę, to mamy tam jeszcze mnóstwo challenge do wykonania. Różne listy zadań, które będziemy mogli sobie wykonywać, więc wydaje mi się, że po prostu im dalej będzie tutaj w głąb tej kariery, tym przyjemniejsze to wszystko będzie i troszeczkę trudniejsze. Tak więc tak mi się wydaje, takie są moje tutaj spostrzeżenia, bo wiem, że jak skończymy tutaj rozgrywkę, to nadal będziemy mogli się bawić i wykonywać różne tam listy, różne challenge'e.
No i dobra, wiecie co, ja do was dopiero teraz dołączyłem, ponieważ akurat ten challenge jest strasznie długi. Wcześniej mówiłem, że zadania są łatwe, no i są łatwe, ale akurat to jest dosyć długie i zobaczcie, mamy zdobyć akurat w tym challenge'u 100 tysięcy tych speed pointsów. To jest dosyć monotonne i długie, znaczy monotonne może nie. Jeśli są rywale gdzieś w pobliżu, nie trzeba ich szukać, to nie jest monotonne. I jest to fajne, fajna zabawa, kiedy możemy tutaj po prostu zdobywać dla siebie te speedpointsy, bo dzięki nim możemy ulepszać swoją technologię. I też przy okazji możemy tutaj się bawić z nimi, niszczyć ich i tak dalej, pokazywać swoją moc w tych autach, którymi jeździmy. No, ale zdecydowałem się, że po prostu pokażę wam już końcówkę tego, bo naprawdę byłoby to za długie. Trwałoby to jakieś tam 30 minut sam tutaj, samo zdobywaniem tych wszystkich speedpointów, a co dopiero też troszeczkę trwały te poprzednie challenge, więc po prostu zdecydowałem się, że pokażę wam już tutaj to. No, oczywiście jadę Lexusem, o teraz udało się w końcu trafić kolczatką, bo tymi kolczatkami było strasznie do tej pory ciężko mi trafić w przeciwnika, bo oni zawsze kurczę jakoś tam wymigiwali się. Ale tutaj mamy już sporo tych speedpointów uzbieranych, bo aż zobaczcie, prawie 95 tysięcy, tak więc mało nam brakuje do tego, aby tutaj w końcu wygrać ten challenge, zdobyć wszystko, co tutaj nam potrzebne jest. Ale kurczę, też przy okazji zobaczcie, nie mam żadnych tutaj już technologii praktycznie oprócz tych kolczatek, więc będziemy troszeczkę teraz z nimi walczyli bez technologii, po prostu będziemy ich taranowali. Może się zdarzy, że po prostu ktoś tam wpadnie w kolczatkę i dzięki temu uzyskamy jakieś tam punkty, chociaż nie chcę mi się w to wierzyć. Tutaj naprawdę, jak tutaj zdobyłam te 100 tysięcy speed pointsów, próbuję zdobyć, może jakieś 2-3 razy ktoś wpadł w kolczatkę. Ja wyrzuciłem ich około 20-30, tak więc no tutaj widzicie. Nie polecam w sumie tej technologii tutaj używać. Taranowanie jest naprawdę skuteczne. Jeśli chodzi o na przykład, on przed chwilą wyrzucił tą minę, ona też jest dosyć skuteczna, ponieważ ona bardzo szybko się wyrzuca, ona się nie musi tak w przypadku tej kolczatki rozkładać i wtedy przeciwnik dosyć tutaj dostaje po tyłku. No i oczywiście mamy też jakieś tam wysyłanie helikoptera za technologię, mamy też jakieś tam blokady, które policja ustawia, ale to też wydaje mi się jest mało skuteczne. Bardziej najlepsza technologia jest taka, którą my możemy używać, kiedy jest ona zależna wyłącznie od nas. I co, zniknął mi czy co? Tak, kurczę, dobra, to idziemy dalej. Najbardziej tutaj powiem wam w tym challenge'u było, o już jest, super, monotonne to, że czasami ci przeciwnicy po prostu się nie pojawiali, musiałem ich długo szukać, dlatego też zdecydowałem się, że po prostu pokażę wam samą końcówkę, tak abyście widzieli, jaki challenge był tutaj do wykonania oraz jaki był jego stopień trudności. O, tego jak zniszczymy, to może nam tutaj się uda. Już mało brakuje. Kurczę, jeszcze musiał oczywiście on użyć technologii i już tutaj coraz to słabszy jestem. Ale też zauważyłem, że jak po prostu policjanci, którzy mi pomagają, też jakoś tam zniszczą tego przeciwnika, też mi to zaliczy jako moje punkty, tak więc tutaj też na pewno ta pomoc ich się przydaje. Aj kurczę, zmienił kierunek. Aj, jednak nie, jeszcze jednak fala uderzeniowa, no nieźle. Cwaniaczek widzę niezły, ma technologię, może jej używać i ją używa po prostu. Ale myślę, że teraz... A właśnie, o to mi chodziło. Staranowaliśmy go, no i przy okazji jak widzicie, udało się zdobyć te 100 tysięcy speed pointsów. Teraz ustawimy sobie na posterunek tutaj GPS-a. No troszkę daleko jest, ale pewnie tutaj wam to przeskipuje i pewnie to już jest ostatni challenge, tak więc zobaczycie zaraz sobie filmik z poziomu tutaj widzenia kierowcy samochodu policyjnego, bo zawsze te filmiki są podobne, ale z dwóch różnych perspektyw, tak więc zapraszam was do obejrzenia tego filmiku, no i czekajcie na kolejne odcinki z Need for Speed'a, już dużo ich nie zostało, bo w przypadku policji mamy 7 rozdział, w przypadku rajdowców mamy 8, a jak wiecie doskonale, mówiłem wam to już wcześniej, jest ich 10, tak więc no już niedługo zakończymy sobie Need for Speed'a i wtedy pokażę wam tryb sieciowy, o którego też prosiliście mnie. Tak więc dobra, obejrzyjcie sobie ten filmik i trzymajcie się, do kolejnych odcinków, cześć!
Seems you passed the test, candidate. Welcome to the nation's premier vehicle interdiction unit, the FBI Vehicle Response Team. Selection's an ongoing process, and every day we sharpen the blade. In the garage, you'll find your new equipment, entirely customized to you, and solely focused on getting the job done, once and for all. The United States taxpayer is investing millions of dollars in you. We expect it to be money well spent. I'm almost there.